No, hello, hello, dzień dobry w nowym daily vlogu. Właśnie, słuchajcie, czekam na Massimo, aż się trochę ogarnie, bo wyciągam go dzisiaj do Arkadii, ponieważ w Arkadii otworzyła się nowa, fajna kawiarnia. Słuchajcie, widziałam na Instagramie, były tam zaproszone, co prawda, influencerki, influencerzy na otwarcie. Jestem bardzo ciekawa, jak ta kawiarnia wygląda na żywo. Przy okazji napiłam się jakiejś dobrej kawy. Później chcę pojechać z Massimo na pizzę, bo tak mi dzisiaj, słuchajcie, z samego rana naszło i mówię do Massimo: słuchaj, może byśmy pojechali dzisiaj na pizzę, jakąś dobrą pizzę w jedno z naszych ulubionych miejsc. No i właśnie czekam, aż ten gościu się wyszykuje i przy okazji robiłam sobie spis, ułożenie wszystkich moich suplementów. I tak stwierdziłam, że skoro to robię, to może bym wam powiedziała co i jak, bo też raz na jakiś czas pytacie. Tu mam oczywiście ciepłą herbatkę, bo słuchajcie, za oknem jest dzisiaj paskudna pogoda. Zapowiadała się, że będzie ładnie, a jednak jest paskudnie. Poczekajcie, poczekajcie. Tak, chodźcie, przywitasz. Bo chodźcie, tu przywitasz, proszę, jest pipeta, bo o ciebie też zawsze pytają. No, gdzie ty jesteś, żeby cię pokazywać częściej? A ty się gdzieś plątasz, chodzisz albo śpisz. O, chodź tutaj, kotełku. Tak. I dobra, i może pokażę wam, co aktualnie przyjmuję, jak to u mnie wygląda, z czego jestem zadowolona, co stosuję. I zacznę oczywiście od peptydów kolagenowych, które regularnie u mnie widzicie, bo ja już je przyjmuję od listopada zeszłego roku. Tu mam na wykończenie, w sumie dzisiaj to nawet powinien przyjechać kurier i przywieźć nowe opakowania, bo stosuję ja i stosuję Massimo i wiecie co, jestem absolutnie zadowolona. Nie planuję żadnej zmiany w tym tabacie, a planuję stosować cały czas. Tak, dokładnie tak, bo te peptydy kolagenowe możecie stosować cały czas, wcale nie trzeba robić żadnej przerwy. Faktycznie jest to dosyć drogi produkt, chociaż nie sugerujcie się z tą kwotą, która jest podana na stronie producenta, ponieważ posiadając konto VIP macie ją dużo, dużo niższą, tam prawie chyba 30% taniej wychodzi. Tutaj mamy świetne substancje aktywne, m.in. luteinę, mamy tutaj ceramidy, fitoceramidy, także jest to naprawdę świetny produkt, który stosuję na cały mój organizm. No bo tak jak wspomniałam, mamy peptydy kolagenowe, ale jeśli będziecie chcieli, to zrobię wam oddzielny materiał na temat tego preparatu, bo można by tutaj mówić tak naprawdę godzinami. Więc u mnie te peptydy kolagenowe są cały czas, stosuję raz dziennie i coś, co też już stosuję od dłuższego czasu, czyli Omega Mi. W ogóle mam tutaj przed sobą suplementy od Health Labs i wiecie co, ostatnio, jakiś czas temu stwierdziłam, że będę sobie testować te suplementy, oczywiście te, które są dopasowane do mnie i do potrzeb mojego organizmu, i bardzo, ale to bardzo podoba mi się w tej marce, że suplementy są świetnie przemyślane, bardzo ciekawie komponowane, dopasowane rzeczywiście do wielu potrzeb naszego organizmu, także każdy znajdzie coś dla siebie, bo oferta jest ogromna. Badania, to, że marka organizuje live'y ze specjalistami z różnych dziedzin, gdzie można więcej dowiedzieć się na temat dbania o zdrowie, na temat właśnie tych suplementów, dlaczego one są tak skomponowane, jakie tam mamy te substancje aktywne i tak dalej. Więc jest to coś, co na pewno wyróżnia Health Labs na naszym rynku, wśród tych wszystkich marek suplementów. Ja zawsze byłam takiego zdania, że jeśli mamy coś przyjmować, to najlepiej, żeby to było w formie leku, ale prawda jest taka, że nie wszystkie suplementy, nie wszystkie substancje aktywne mogą występować w formie leku i występują one właśnie jako suplement. Ale żeby to był dobry suplement, no to musi być dobra marka, muszą być badania, jest tego naprawdę dużo, także peptydy kolagenowe, przetestowane badania kliniczne i cała reszta oraz suplementy od Health Labs. Omega Mi, robiłam na temat kwasów omega 3 oddzielną rolkę, jest ona na moim Instagramie, tam wam tłumaczyłam, dlaczego tak ważne jest przyjmowanie omega, jeśli myślimy na przykład o pięknej skórze. Następnie, co ja tutaj mam takiego ciekawego? Mam m.in. laktoferynę,
Tu też mogłabym opowiadać godzinami na temat tej substancji, bo pierwszy raz spotkałam się z nią i zaczęłam ją stosować w suplementach od marki Sysderma. Ale cieszę się, że pojawiła się w ofercie Health Labs, bo zdecydowanie bardziej wolę formę kapsułek niż taką formę do picia jak syropek. Zresztą ta laktoferyna od Sysderma smakowo niekoniecznie. Także laktoferyna. I teraz tak naprawdę z tych wszystkich suplementów, które jeszcze dodatkowo przyjmuję, to jest magnez. I mam tutaj właśnie taki zestaw MagneMe, gdzie mamy porcję magnezu na dzień i porcję magnezu na noc, podzielone właśnie w dwóch buteleczkach. Jestem na początku kuracji z tym połączeniem różnych form magnezu, bo mamy tutaj właśnie różne formy magnezu. Przyjmujemy dwie kapsułki wieczorem, dwie kapsułki rano. I zobaczymy za jakiś czas, jak mi się to sprawdzi. Oczywiście jest tutaj również witamina B6, także mówię, świetnie przemyślane suplementy i probiotyki. To jest w ogóle coś, co u mnie jest absolutnym must have i po co też sięgam już od jakiegoś czasu. Przygodę z probiotykami Health Labs zaczęłam od zestawu Probiotic Me. I znowu mamy tutaj podział na dzień i na noc. I to już jest kolejne moje opakowanie. Używam, zużywam i zabieram się za nowe, dlatego że bardzo dobrze mój organizm reaguje na te probiotyki i też mamy tutaj bardzo fajną kompozycję dla oczywiście zdrowych jelit, ale słuchajcie, mam też coś, co bardzo chciałam przetestować, to też jest probiotyk, natomiast probiotyk mi IBS, który już jest bardziej skoncentrowany na SIBO. Ja nie będę się na ten temat też dzisiaj rozwodzić, ale zauważyłam, był taki okres kilka miesięcy temu, gdzie zauważyłam, że po niektórych posiłkach robi mi się, słuchajcie, taki duży brzuch, odbija mi się, zaczęłam robić badania i tak dalej, i zaczęłam przyjmować właśnie ten probiotyk i problem probiotyk, i słuchajcie, problem zniknął. Także wiem, że to działa i jest warte polecenia. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o te wszystkie suple, które aktualnie przyjmuję, to jest to, co widzicie. Nie przyjmuję żadnych jakichś cynków, nie przyjmuję żadnych jakichś dodatkowych supli, jakichś dodatkowych witamin, ponieważ tak jak mówię, ważne jest to, żeby się po pierwsze badać. I na podstawie, tak pipetaj, i na podstawie tych badań dobierać to, co jest nam potrzebne do naszego organizmu. Bardzo często dostaję pytania, czy suplementuję witaminę D. Słuchajcie, ja nie mam problemu z tym, że mam niski poziom witaminy D, ponieważ regularnie kilka razy w roku się badam, i mam dużo tej witaminy D, więc nie widzę sensu, żeby ją suplementować. Zresztą mój lekarz prowadzący też powiedział, że nie ma takiej potrzeby, a z witaminą D trzeba do niej podchodzić ostrożnie, bo ona też może nam zaszkodzić, w sensie suplementacja. Także pamiętajcie proszę o tym, że jeśli chcecie stosować jakieś suplementy w waszej diecie, uzupełniać waszą dietę o jakieś suplementy, to warto najpierw zrobić badania i później na podstawie tych badań dobierać to, co jest wam potrzebne. Ja w tej chwili potrzebuję na pewno omega, kwasów omega i z nich nie zrezygnuję. Właśnie antyoksydanty, peptydy kolagenowe i tak dalej, które stosuję, laktoferynę dla lepszego wchłaniania się żelaza i tak dalej. I magnez, który jest mi potrzebny z różnych przyczyn, przyczyn między innymi takich, że no piję dużo kawy, chociaż nie tak dużo jak kiedyś. Jestem osobą, która jest bardzo aktywna, mam problemy z zasypianiem. Nie zawsze, ale pojawia się. Ale wiecie, to są takie problemy, że ja po prostu bardzo długo myślę. Nie mogę zasnąć, bo w głowie mam cały czas jakieś myśli, pomysły, coś bym chciała zrobić, coś bym chciała jeszcze nagrać, to coś tam i tak dalej. Więc to się z tym wiąże.
Stres w moim życiu jest, ale może już teraz jest na takim poziomie, powiedziałabym, ustabilizowanym. Także tak to u mnie wygląda. Rozgadałam się, idę sprawdzić, czy ten mój gamoń, czy ten mój człowiek już się wyszykował i możemy jechać do Arkadii. No i oczywiście życzę Wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że ten film również będzie dzisiaj dla Was ciekawy. No, to lecimy dalej z tym daily vlogiem. No dobrze. Gotowi do wyjścia. No prawie. Bo pomyślałam sobie, że pokażę Wam kilka nowych rzeczy, które pojawiły się w mojej szafie, a między innymi właśnie ten oto golfik z Mojito. Słuchajcie, bardzo fajny golf, bardzo fajny materiał. Guziczki tutaj przy rękawie, długość. Nie za gruby, nie za cienki, w cenie około 60 zł. Więc jeśli czegoś fajnego szukacie właśnie w takim stylu, czyli fajnego golfu, który jest w takich jesiennych barwach, to lećcie do Mojito. Ja zazwyczaj golfy kupuję w Zarze, te właśnie basicowe, ale też w innych sklepach. I słuchajcie, jestem zachwycona właśnie, zresztą już Wam mówiłam o tą nową kolekcją w Mojito, ale są przepiękne sweterki, właśnie takie basicowe golfiki. Polecam Wam zerknąć. No i właśnie ja sobie kupiłam w takim kolorze. To jest niby taka czekolada przełamana trochę szarością. Dobra, teraz pokażę Wam resztę mojego dzisiejszego outfitu i jeszcze jedną nowość, którą też sobie kupiłam. A jest to właśnie ten oto przepiękny, długi kardigan, sweter, taki troszkę a la płaszczyk z Zary. No zobaczcie, piękne jesienne kolory. Ma tutaj kieszenie, co prawda nie jest zapinany i nie jest wiązany, ale jest niesamowicie przyjemny w dotyku, ciepły i można go właśnie fajnie łączyć w takich różnych kolorach. O, teraz go widzicie lepiej. Ten brąz jasny, taki czekoladowy w połączeniu z szarością. Naprawdę bardzo fajny sweter z nowej kolekcji. Ja mam w najmniejszym rozmiarze, czyli S. I dzisiaj prezentuje się tak. Pod spodem mam właśnie ten golfik z Mojito, szare jeansy z Candy TM. Założyłam sobie dzisiaj moje gumowce, że tak śmieję, hanterki szare, bo naprawdę uwierzcie mi, pogoda jest kapryśna, jesienna, ale myślę, że one też fajnie mi tutaj kolorystycznie pasują. Biorę zaraz moją torebkę brązową Elisabetta Franki, a w sumie to pokażę Wam. Poczekajcie moment. O! Właśnie ten tote bag od Elisabetta Franki i dzisiaj takie połączenie szarości i brązów, taki klasyk na kawę, do Arkadii, na pizzę z moją drugą połówką, a tak w ogóle to jeszcze zobaczcie, tutaj widzicie, kupiłam ostatnio przepiękną różową gipsówkę, no po prostu obłędny, obłędny kolor. Dobra, uciekam, koniec tego gadania i jedziemy sprawdzić tę nową kawiarnię. No dobrze, kochani, jestem w Arkadii i znalazłam tę kawiarnię, która znajduje się tutaj właśnie na rogu, gdzie kiedyś było wejście z kolei do innej chyba restauracji. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Patrzcie, patrzcie, jakie my tu mamy słodkości. Massimo, chcesz coś? No, może byśmy wzięli coś słodkiego. No, widzę, że są i cornetti. Patrzcie. Same pyszności tutaj. No dobra, słuchajcie, testujemy. Jest kawusia, do której zabrakło wody, ale jest też ciastko. No dawaj, kochanie, test na żywo. To jest jakieś ciastko podobno orzechowe. Dobra. To jest dobra. Widzę, Massimo się uśmiecha, że jest dobre. Dzisiaj straszna pogoda, pada.
moi drodzy, dzisiaj na pizzy wylądowaliśmy w Boca. I ja będę próbowała dzisiaj inną pizzę niż ostatnio, bo kto pamięta, ostatnio próbowałam carbonara i była bardzo dobra. A dzisiaj postanowiłam, że zjem pizzę mortadella i pistacchio. Bardzo jestem ciekawa tej pizzy. Maestrzem oczywiście jak zawsze zamówi sobie swoją capricciosę. Standard. No, to czekamy na nasz dzisiejszy obiadek, lunch. Słuchajcie, moi drodzy, sezon grzybowy w pełni. Kto kocha grzyby, ten doskonale o tym wie. A do mnie właśnie przed chwilą przyjechał szwagier i przywiózł mi takie wielkie, piękne cuda. Proszę, proszę, coś mi się zdaje, że grzyby znowu pojawią się u nas w kuchni. Jakiś sosik grzybowy albo jakiś makaron z grzybami. No zobaczymy, będziemy kombinować. Nie ma to jak mieć grzybiarzy w rodzinie. A u nas dzisiaj na zakończenie dnia, proszę bardzo, nasze ulubione sushi. No dobrze, moi drodzy, czas najwyższy kończyć ten dzisiejszy vlog, bo za moment zaczynam już trzeci dzień szkolenia z Dominiką Żak z Instagrama, a to szkolenie trwa aż 2 godziny, więc mam nadzieję, że dzisiaj znowu dowiem się czegoś ciekawego. Kto nie obserwuje mnie na Instagramie, zapraszam bardzo serdecznie, bo tam się dużo dzieje. Na Instastory, w rolkach i nie tylko. No, także mam nadzieję, że miło spędziliście ten dzisiejszy dzień. Ja tak trzymam aparat jedną ręką, słuchajcie, bo zepsułam kolejny statyw. Jutro będę musiała pojechać po nowy. Także kończę, zabieram się za szkolenie. Mam nadzieję, że dzisiaj miło spędziliście czas oglądając ten vlog. I oczywiście widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, buziaki. Pa!